Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Warlords Battlecry 3 Kampania. Zapraszam serdecznie do czwartego odcinka z tej serii. Jak widzicie tutaj, jak pamiętacie, bo w sumie ja już nie pamiętam za bardzo, bo raz na tydzień chyba nagrywam te serię. Pokonaliśmy ostatnio ten cały Kalpazotl. Dowiedzieliśmy się od tych wężu ludzi czego? Co oni nam powiedzieli? Wyświetlimy sobie nasz... Hola compañeros, my nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii kampanii z Warlords Battlecry 3. Ostatnio podbiliśmy sobie stratatata, prawda, dinozaury i zmusiliśmy ich do mówienia. Także wyrżnęliśmy ich wszystkich do nogi. I co oni nam tutaj powiedzieli? Spotkaliśmy się z ich mędrcami, tak mi się wydaje, że to tak można przetłumaczyć, i powiedzieli nam o dziwnej kreaturze. Powinniśmy szukać jakby, nie wiem, odpowiedzi, powiedzmy, albo dalszych wskazówek na północnym zachodzie. No to co? Lecimy, płyniemy na północny zachód, bo jak widzicie, tutaj już nic nie możemy zrobić. Dobra, no to lecimy do Tongu. Sail Tongu. Co tu mamy do zrobienia? The Serpent's Eye. To jest na bardzo trudnym. Jakiś relik. Czyli oko węża najwidoczniej. Muszę to odnaleźć. Co to mi da? Bonusy. The Serpent's Eye. Nie wiadomo, co mi to daje. I tak naprawdę zastanawiam się, czy nie zrobić sobie tego. Bo nie musimy tego robić, możemy to zignorować i płynąć robić fabułę. I tak naprawdę się zastanawiam. Zrobimy to, wiecie? Zrobimy sobie to oczko. Piszcie w komentarzach tak naprawdę, bo ja planowałem robić tylko główny wątek, ale jeżeli będą bonusy po drodze, to będę je robił, ale tylko jeżeli będą po drodze. Nie będzie mi się chciało tam za bardzo skręcać. Po drodze, jak będą bonusy, to się nimi zajmiemy. Tak myślę, że tak będzie sensownie. Warto te bonusy zbierać, mimo wszystko to są fajne buffy. Nie wszystkie, ale są fajne w większości. Także sobie to zrobimy. Jest to na Very Hardzie. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Możemy się budować do 5. poziomu. Weźmiemy sobie przyzywacza. Tego krasnoludersa i tego nocnych elfów generała tak średnio. Na pewno sobie budowniczych weźmiemy ze dwóch może. Słonia chyba bym sobie darował. Tego krasnoluda tak naprawdę bardzo bym chciał wyekspić. Jednego orła do odkrywania i może więcej chłopów po prostu do kopalni. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie pamiętam tej mapy, a już pamiętam. Dobra, już pamiętam. To wygląda na jakąś kolejną głupią, nie wiem, eskapadę, powiedzmy, tak można to przetłumaczyć. Jeżeli tutaj jest to oko węża, to no, powinniśmy tego poszukać i to znaleźć, tak? Znaczy, znajdziemy to. No tak, ale gobliny... Co? A jeżeli gobliny miałyby skrzydła, coś takiego, po prostu poczekaj, wrócę niedługo, w krótkim czasie. Dobra, przerywamy przejmowanie, bo nie przejmuję wszystkiego tak, jakbym chciał. Rozdzielamy naszych generałów na dwie strony. Orzełka dajemy na scouting, odsuwamy wszystkich pracowników i budujemy od razu, słuchajcie, dwa te główne budynki. Nie wierzę. Kolejny ten budyneczek. I na razie tyle. Do żelaza poproszę. Tutaj już mamy jedną kopalnię, więc ją przejmujemy. Jestem prawie pewny, że tutaj na dole jest właśnie kolejna do kamienia. Bohaterką... niedobrze, że się tam wpierdzieliłeś, orzełku, no ale dobra. Spróbujmy stąd przejąć to. Może sięgniemy, nie wiem, zobaczymy. Weź to przejmij, jak sięgniesz. Dobra. I co, jest ginął mi orzeł. No dobra, no to trochę lipnie, ale dobra, nieważne. Ja znam tę mapę, wiem, gdzie iść, wiem, o co chodzi.
Wiem, o co chodzi. I tak naprawdę, żeby przejść łatwo tę mapę, powinniśmy od razu na starcie pójść tutaj w lewo albo właśnie w górę i tak naokoło pominąć cały środek mapy i zaatakować wroga na starcie i go po prostu zniszczyć. To byłoby bezpiecznie wtedy, bo na samym środku jest bot taki neutralny i tam jest właśnie ten skarb nasz. Ale nie powinienem uprzedzać takich faktów. Powinienem udawać, że nie wiem, o co chodzi, żeby było bardziej klimatycznie, mi się wydaje. Także tutaj żelaza brakuje, tutaj też, to sobie spróbujemy wypełnić jak najszybciej. Tutaj dwóch, okej, sensownie. Dobra, krasnoludku, co ty tutaj masz? Bohaterką idę razem z krasnoludem, bo on jest wolniejszy, więc myślę, że to będzie sensowniejsze. Ten sobie demona przyzwie. Mieć na maksę wyekspionego przyzywacza mana mu się bardzo szybko regeneruje i bardzo silnych demonów wzywa wtedy, więc naprawdę przyzywacz jest mega skutecznym generałem, wartym posiadania go w świcie i wyekspienia. Naprawdę bardzo, bardzo warto. Polecam. Skowron 5. Także staramy się omijać ten środek, dopóki nie będziemy mieli większej armii. Dziwne, że tu są tylko dwa T-Rex. Jestem prawie pewny, że powinny być trzy. Nie wiem, gdzie się spodział trzeci. Nie mam dlatego pojęcia, o co kaman. Tam jest żelazo. Ty lecisz dalej do góry, bo tam chyba jeszcze będzie kamień, ale nie jestem pewien. Druga era. Tutaj ten buff w sumie. I co? I budujemy jednostki pierwsze. Czyli naszych pikemenów. I jak to wygląda? Tutaj zaraz przejmie, fajnie. Nie mogę się doczekać 20 poziomu, bo na 20 poziomie sobie wezmę po prostu tę alchemię. Alchemia będzie bardzo przydatna. Bardzo lubię alchemię. W dwójce po prostu grałem arcymagiem i alchemia to była jedna z pierwszych po prostu dziedzin magii, w którą musiałem pójść, żeby mieć te transmutacje. To jest mega przyjemne, mega przydatne. Jeszcze wyczerpywanie artefaktów, które dawały plus 7 do różnych statystyk. Się maksymalnie dwie różne statystyki, coś na zasadzie plus 4, przepraszam, plus 3, plus 5, plus 3, plus 7, 4, plus 3, plus 4. W sumie dawało 7, o to chodzi. Takie coś było. Także tu jest kamień, tak jak mówiłem. To jest jakiś statek, który nie wiem, chyba nic się nie wydarzy, jeżeli do niego podejdę. Zero żadnych tekstów, że zero czegokolwiek. Cholera wie. Spróbujmy troszeczkę bardziej tutaj odkryć teren. Tą bohaterką bym się chciał wrócić tutaj, idąc jak najbliżej brzegu, ale nie wchodząc na ten teren, bo tam triceratopsy można spotkać. Triceratopsa jednego bym złożył, bo mam jeszcze Serpent Slayera. Niezły pancerz. Pewnie z jakichś artefaktów, o których zapomniałem. Tutaj plus 5, tutaj plus 10. Tutaj plus 5, czyli w sumie plus 20 mamy z pancerza. Powinienem się zająć tymi przedmiotami, zapomniałem. Powinienem je albo schować, albo sprzedać. Ten też niech się wróci. Bo po drodze to jest spora szansa na to, że po prostu coś trafi. O, tutaj coś jest, ale w trochę niebezpiecznym zakresie. Dobra, spróbujmy ją wysolować. A, trafiła. O, dobra. Take that, you fool. Dobra. Ty, krasnoludku, bronisz mojej bohaterki. I co? I lecimy pomału dalej. Przyzywacz. Spróbuj zaryzykować podejść tam. Z nadzieją, że Triceratops. Dobra, cofasz. Nie ma żadnych specjalnych podatności ani nic, ale on ma więcej kombata od ciebie. Chociaż chyba że go wykajtujemy. Dobry atak speed. Jeszcze jeden strzał, tylko traf. No traf. Proszę cię. Dobrze. Jak nie będzie kolejnego, to easy, ale jak będzie jakiś kolejny, to może być ciężko. To bym chciał. A tu jest kolejna kopalnia zaraz. O nie! Oj! Tyranozaurusy Rexy się. Aj, ja pierdziele. Powinienem go zbindować. Nie zrobiłem zapisu. Nie, i tak nie będę wczytywał, jak będą mi generałowie ginęły. No. Cóż, no moja nieuwaga, no co zrobię? No nic nie zrobię, no. Nie będę wczytywał.
Słaby jestem. Jakbym nie nagrywał, to bym se wczytał. Bym se go uratował. Znaczy, nie zapisałem nawet to, jakbym chciał wczytać. Ale te F4? Może? Aj, aj, aj. No trochę lipa. Muszę przyznać, że spieprzyłem. Zwłaszcza, że on tutaj chodzi. Ja powinienem mieć kontrolę i tutaj, i tam, więc... Tak naprawdę powinienem tego krasnoluda teraz tam dać na dół. Ale on sam sobie może nie poradzić tam. Nie wiem. Trzeba wziąć, słuchajcie, oddział pikemenów i zrobić te tyranozaurusy. One będą irytujące. Już są irytujące, bo mi zabiły przyzywacza. Ze świty. God damn it. A już miałem taki piękny plan. Taki piękny. Żeby go sobie wyekspić. Drogą. Trochę za drogą. To poproszę mi zbudować jeszcze jedne jakieś tam baraki. O, cofać. My ich tam wyciągniemy za chwilę. Spokojnie, panowie. On tutaj idzie po te kopalnie. Dobra, to... Przydałoby się towarzystwo bohatera. Ile wy macie kombata? 10. No, nie tak źle. Dobra, to lecę bohaterem tam w dół. I wami, słuchajcie, też tam przejdę. Jeżeli po drodze będzie jakiś triceratops, to myślę, że samemu, czy ilu tam jest, 11 pikinierów sobie poradzi jakoś. Chyba. Tutaj baw do łuczników, do... Na razie nie chcę. A, ty buduj, śmiało. Ja tych łuczników będę chciał. Dobra, lecimy dalej w dół. Co? A, jest triceratops. To jechać go. Dobra. Pięknie. I teraz tyranozaurusa spróbujmy tutaj wyciągnąć. No i Nahitama. Nahitama dosłownie. A, nie zawsze. Jest kryt. Jejku, strasznie mało otrzymuję obrażeń. Za mało. Wysoluję wszystkich pikinierów, no. Za mało krytów. Za mało wszystkiego. A ten też ma T-Rexa. Ale jest słaby bohater. Może ten mój krasnolud wysoluje tego T-Rexa? Ho, zapomniałem, że ja powinienem jednak tutaj zacząć szybciej się rozwijać, bo to jest jednak very hard. To może jednak powinienem się ogarnąć. Nie mam nic. Nie chcę z tym walczyć, pierdziele. Po prostu zabiorę to z powrotem. Nie będę walczył na bezpieczną odległość, się trzymać. Dobra, baitować. Jest łucznik. Cofaj. Okej. Ładnie porobieni. Tylko trzeba mimo wszystko, słuchajcie, zrobić... Nie musisz ginąć. Wejdź sobie do wieży. Tutaj jest naga, ja bym ją zrobił. Ty masz odporność na żywioły, tylko nie na magię. Ona bije magią. 31. Ty lecisz tam. Robisz tych. Dobra. Jak HP? Ojejku, strasznie dużo stracił. No nie, prawie zginął. Cofamy. Nie wiem gdzie, ale cofamy. Bo mi zginie. Z kolejny generał. A, no tak. To świetnie. Trzeba koniecznie zacząć tutaj stawiać moją wspaniałą, najzarąbistszą, cholera, obronę. Czyli na zasadzie dwie wieże, mury i to wystarczy tak naprawdę. O, świetnie. Może nie. Może nie? Może przestańcie mnie gonić? Dziękuję.
No i Skowron, ale ty słabym graczem jesteś w tę grę. Ty potrafisz, Skowron, tylko coś zrobić, jak masz bohatera dobrego, a tak to nie. Ty nie potrafisz. Co ty robisz w ogóle w tej grze? Dobrze się bawię w sumie. Wam powiem, że fajnie jest. Miło, sympatycznie. Złota brakuje, no dobrze. Coś takiego robimy. Więcej, więcej was. Cofaj. Przeżyj. O, świetnie. Dobra. Ty, panie, tutaj po lewej mógłbyś taką obronę też zrobić gdzieś, tylko że tutaj są takie nierówności, że to będzie ciężko pewnie. No właśnie, to jest jakieś dziadostwo. Może tutaj gdzieś wystawię. Będzie dobre. Czemu nie? Co się... A, no tak, zatruty jestem. Moment, gdzie ten krasnolud? Nie mówcie mi, że on poległ mi po drodze gdzieś. Nie jesteś. To dawaj. Obronne i do tej wieży. Druga wieża. Dajemy jednego łucznika. Raz, dwa, trzech pikinierów. Trzecia era jest, to znaczy, że budujemy to. I jak to będziemy mieli, to co? To robimy sobie halabardników. A skoro mamy też dużo łuczników, to trzeba pójść w to. Ale jeszcze potrzebuję tego. Znaczy, że musimy zaprzestać troszeczkę z produkcją jednostek, które wymagają złota, czy łuczników też przestajemy robić. I to idzie jakiś oddział, ale to nic. Na ten moment ciebie jeszcze wywalić i tutaj tego. Dobra, was cofnąć. Ja mogę się bronić, spokojnie. Ja nie będę potrzebował raszować, może mi goście nawet przejąć kontrolę nad połową mapy, ja to zrobię. Tak mi się wydaje, bo on jest daleko, mapa jest bez mgły wojny, więc wiem, co się dzieje i gdzie. Więc myślę, że jakoś to ogarniemy. Łucznika jeszcze jednego tam poślemy. I co? Halabardników. Halabardników. To jest łucznikami na przemian może. Albo na razie jeszcze nie, ponieważ potrzebuję to. Powinienem go zbejtować pod wieżę, ale może damy radę. No, dobrze. Ledwo, ale dali radę. To chcę. I co? Po lewej stronie teraz idzie. No dobra, bierzemy raz, dwa, trzy i łucznik do tej wieży. I cały ten oddział tutaj poproszę. Ty tutaj oczywiście stawiasz nasze mury, wspaniałe. Tak ma być. Równo. Dobra. Halabardnicy. No nie! No! Really? No dobra. To jeszcze naprawić. To też. T-Rex. Dopóki nie będzie mnie atakował tymi pterodaktylami, to tak naprawdę easy. Ale jak już będą pterodaktyle, to oj, będzie ciężko. Chyba, że cały oddział łuczników. Albo magów. Czerwonych. Z kręgami ognia. To byłoby spoko. Do czwartej. W sumie to nie jest nas za złoto, więc powinienem troszeczkę bardziej to wykorzystać ten fakt. A ty co ty robisz tutaj, naga? Ciebie cofnąć. Ciebie cofnąć, ciebie cofnąć. Ja waszą trójkę do tej wieży, proszę. Czy on te nagi już sobie wyprodukował, czy to była jakaś początkowa, bo to już się robi... Nie, on już sobie produkuje te nagi. No to niedobrze. Niedobrze. Dobra, chodźcie. Cofać. Nie podchodź, pajacu. Nie, moment. O, świetnie. Pikinier, łucznicy do tyłu.
Teraz, bić. Sfokusować się na Hirosie. Na Hirosie, na bohaterze! No! Jeszcze dwa strzały, no! Dobra, ciebie. Znowu mi... Halo, wy na... Cowardly macie się robić tutaj. Tutaj niekoniecznie, tutaj nie będę was robił raczej. Tak naprawdę to bym chciał bardziej teraz. Aha, i tylko tu się teraz to robi. Dobra, to z łucznikami na przemian niech będzie. Tutaj jest obrona, ok. Trzeba ją teraz tutaj przenieść jeszcze. Trzeba ją ustawić. I chciałbym sobie przejąć kontrolę nad tym i nad tym przy okazji, jakby dało radę. Że już tutaj coś jedzie, więc jeżeli on będzie chciał jechać z tej strony, to ja nie zdążę tutaj nic zbudować, więc trzeba się wycofać pod wieżę. Tutaj jeszcze bym wsadził dwóch łuczników, żeby miała ta wieża zasięg dobry. Tak naprawdę tego bym wywalił i jeszcze jednego łucznika, żeby był taki największy zasięg, bo ona jest najbardziej w tyle. Ta wieża myślę, że będzie miała ważniejszy attack speed. Chociaż cholera wie. Cofać. Cofać. Wieże, niech to porobią. Dobra. I teraz możecie tam pościągać coś na siebie. W ogóle to ja powinienem już zacząć robić to. Tak naprawdę słonie też bym potrzebował, ale bardziej magów chyba. Dobra, zrobią to bez problemu. Więcej magów. Na razie starczy. Cofaj. O, nie zabili mi go nawet. Aj, dobra. Łucznika. Wysłać tam. Wasza dwójka tutaj. Trzeba postawić tę obronę tutaj. Jakoś. Magów. To ulepszenie i magów. Chodź też tam na prawo. Na lewo znaczy się. Chodźcie. Potrzebuję więcej was. Świetnie. Dobra. Okej, to powinno zadziałać. No zastrzelcie już go. No, ograny. No mam problemy, nie lada, muszę przyznać. Bohaterem może te kopalnie. Te dwie najlepiej. Jakbym mógł sięgnąć. Ale którędy ty idziesz, lalka? Dobra, tutaj. I co? I mury. Stawiaj. A, jest bohater. Był. Ale sobie spierdzielił. Dobra. Jednego łucznika. Tam jest ok. Teraz tak, mniej łuczników, więcej halabardników. Ok. Na razie tyle. Chociaż tutaj bym chciał to robić cały czas. A, to jest też za złoto. Magów w wieżach nie chcę. Spróbujemy przejąć, może nawet wypełnię tę kopalnię ludźmi. Te powinienem wypełnić. O. Nie, czterech tylko tutaj. Czterech tutaj. O, akurat coś do mnie idzie. Tylko, że tutaj bohaterkę mam teraz, to może się wycofamy.
i zajmę tę wieżyczkę. Tak dla skuteczności. Dobra, cofaj. Też do tego, wejdź do tego. Dobra, z tym złotem coś naprawdę cały czas nie wyrabiam. Nie wiem czemu aż tak źle jest z tym złotem. Ej, moment. Nie wszystkie mury są zbudowane. Byłem pewny, że ktoś tu jeszcze buduje. Coś jest... Chyba, że złota zabrakło i... Tak to jest, jak się gra bohaterem na low levelu, to... Wszystko drogo i jakoś tak dziwnie. Cofaj, cofaj, cofaj. Teraz. Bić. Dobrze. Teraz bohater, wychodzisz. Zabierz te kopalnie. To są moje kopalnie. I ta kopalnia będzie wypełniona. No ty... Czy ty sobie myślisz, że co? Że co? A ty śmieciu. Dobra. Jak przejmiesz, oczywiście cofasz. I teraz tutaj by trzeba powymieniać pikinierów na halabardników też, żeby ta obrona była optymalna. Ten krasnolud może tam siedzieć, bo on działa tak samo dobrze jak halabardnik. Ale was by trzeba wywalić i dać tam halabardników. A nie mam więcej. O, cholera! Cofaj! Nie zdążyłem. Niedobrze. Maga. Magów. Nie będę potek marnował. Cofać. Bić. Nie, ty się cofaj. Cowardly. Cofać. Bić. Baitować. Chcą bić. Śmiało. Atakować. Ale podwierzą ich. Podwierzą. No. Ograni. Teraz tak. Pterodaktyle mogą mi wlecieć przez środek. To byłoby złe. O, Banshee weszła. Banshee dobra. Jak na armię pterodaktylów. Fear. Fir i tyle. Was, wami tutaj obstawiać. Ja chcę te kopalnie przejąć, goddammit. I tutaj jeszcze dwóch halabardników tylko i obrona idealna. Ewentualnie jeszcze tutaj jakieś wieże mógłbym zrobić. W sumie już bez murów, bo tutaj to się nie przydadzą te mury w ogóle. Więc spróbujmy coś. Możesz tam coś ugrać? Spróbuj tam postawić wieżę. To nie będzie głupie. To co to ma znaczyć? Nie, 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 tak nie będzie. Lalka, nie, nie, nie. Nie ma opcji. Ja tutaj jeszcze wieżę postawię. No i pięknie. Oho, ho, dzień dobry przyjacielu, przyzywaczu kochany. Dobrze, że wróciłeś. Dobra, ten buff. Albo moment, czy ja mogę w końcu zrobić to, jak ja nie mam surowców? Tu jest ok. Tu jeszcze dwóch halabardników. Dajemy. No i dobra, i co? I w siłę teraz rośniemy tylko. Tobą jeszcze bym chciał tutaj tę wieżyczkę wstawić. Ona będzie idealna, żeby tę kopalnię bronić i nie powinna być postawiona w taki sposób, żeby armię, która potencjalnie tędy by atakowała, żeby zbejtowała ta wieża. Powinni najpierw tę wieżę wziąć na priorytet. To jest tylko po to, żeby tutaj nie przejęli. Tutaj widzę, że przejąłem, ale albo tego albo nie przejąłem w ogóle, albo nie wiem. Albo mi zabrał nawet, nie zauważyłem kiedy. A, cofamy.
Nie potrzebuję tej kopalni i tak za bardzo. Potrzebuję za to wypełnić tę. Okej. I tutaj co? Też jeden łucznik. I halabardników dużo. Pikinierów damy sobie na śmierć, nie potrzebujemy ich. Tego nie chcę jeszcze. Chcę to w końcu mieć. Kamienie będę sobie oddawał. Magami nie będę przestawał spamować, ale zacznę robić ich tylko w jednym budynku, żeby z kryształami nie mieć problemów takich. Także na spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Gierka może trochę się przeciąga, trochę nudna, mało chaotyczna, nie to co multiplayer albo stream. Na streamie to wiadomo, że się wszystko robi na maksa, na maksiora. Tak szczerze bym sobie chętnie raz jeszcze nagrał, słuchajcie, twierdzę na bardzo trudnym. Tylko tym razem normalnie całą fabułę bym wszystko ponagrywał. Wami też tutaj obstawiać bohaterkę. To już jest fajny, całkiem niezły oddział, tylko potrzebuję jakieś słonie do tankowania i halabardników. I tyle. I to jest mega, mega dobry oddział już. Płonące strzały jeszcze potrzebne. Będzie też mega dobre. O, mam to. Zróbmy sobie, albo nie, najpierw zrobimy sobie te płonące strzałki, bo mnie będzie już na... Nie, kryształy! O Boże, dobra, ile potrzeby tych kryształów na to? 1000 prawie. Kamień na kryształy, raz, dwa, trzy. Dobra. Niech się robi, później niech się zrobi to. Później obrażenia. Tutaj jeszcze potrzebuję buffów. To oddajmy jeszcze kamień za żelazo i za złoto. Zróbmy to. Pancerz. Tu jest ok. Piątej ery aż tak bardzo nie potrzebuję w tej rasie. Chociaż inni bohaterowie, nie powiem, byliby spoko. Dobra, zobaczymy, czy to będzie coś OP, czy jakieś ścierwo. Przekonamy się. O nie, on tą wieżę postawił. O, movement, speed, combat, a to samo. Dobra. Panowie, panie, lecicie tam. Bohaterka tankuje. I co, robimy to? Mogę demona? Nie, jeszcze. Mam pancerza dużo, także... Nie jest to aż tak bardzo dużo, ale wiadomo. Jak na takiego bohatera, który nie jest wojownikiem, z takim levelem słabym, to jest nie najgorzej w tym sensie, nie? Dobra, halabardników więcej halabardników. Łuczników też będę już chciał znowu robić, bo będę miał do nich buffy niedługo. A łucznicy zbuffowani to są dobrzy łucznicy. No i tutaj już jest obstawa idealna po prostu. Jedyne co coś może przerżnąć to smoki, tytan, pterodaktyle. Tylko to może mi to przerżnąć. Nic innego. Dobra, lecimy dalej w lewo. Będziemy się pozbywali tych dinozaurów ze środka. Tak naprawdę ja nie muszę pokonywać czerwonego, wiecie? Ja nie muszę go pokonywać, ja mogę po prostu zdobyć środek, co jest też bardzo trudne. Ale mogę zdobyć środek, zgarnąć to oko i wrócić na statek i wygram. Dobra. Ajajajajajajaj, spokojnie. Nie, bohater, nie tankujesz. O Jezus. Nie umieraj, lalka. Wiem, że jesteś słaba, ale spokojnie. Tych trzech bym chciał sfirować, jakby dał radę. Robimy save'a. Bierzemy tę do przodu. Dasz radę? Tylko jeden sfirowany. A i zginął. Zginęła, znaczy się. No dobra, trudno. A co to tak? A, bo tutaj jest w ogóle nieobstawiona ta wieża. To jeżeli ona ma tak obrywać, to ja tutaj postawię murek taki. Wydaje mi się, że nawet ten jeden kawałek tu wystarczy. Tylko bliżej. Tutaj. To powinno wystarczyć. I wtedy ten strzał, te firebole powinny trafiać chyba w ten murek zamiast w tę wieżę. Nie jestem pewien. Zobaczymy. Dobra. Demon.
I teraz co, panie, panowie? Chyba będziemy się po ten środek szli, bo za długo będzie to trwało, jeżeli będę chciał jeszcze pokonać całego czerwonego. Nie ma zresztą sensu za bardzo tego robić. Naszym celem tutaj jest zdobycie tego oka i uciekamy stąd. Sporo złota mi się zrobiło, nie wiem skąd. Ale skoro już mamy to złoto, to zacznijmy robić więcej tych. Tego nie chcę. To bym chciał. Was tu zbierać jak już. I co teraz? Chcę wydać znowu kamień na żelazo. Bo potrzebuję tego. Maszyn oblężniczych nie chcę. Tutaj mi zabierze znowu te kopalnie, ale dobra, nieważne. Spróbujmy wejść w głębiej z tym oddziałem, bo jest demon, więc demon może ściągnąć na siebie sporo. Ciebie damy na defa, żebyś też walczyła, zapiszemy. I pytanie, czy ja mogę to wygrać, gdy mi bohater zginie, bo to bohater musi podnieść to oko. Więc jeżeli mi bohater zginie, to chyba jest przegrane, mi się wydaje. Dobra, ten jest odporny na ogień, więc może tam wlecieć. Leć. A, tu już jest cały oddział. Trzeba by ich bejtować pomału. Kim ty jesteś? Zabójca. Ale tylko plus 3 do asasyna. Dobra, spróbujmy zbejtować demonem tylko bohatera. No, oha, dobra, razem z T-Rexami. No dobrze. Ty, stand ground. No nie, myślałem, nie wiedziałem, że aż tak... Ja nie wiedziałem, jakie ma HP, więc tak powoli leczyłem. I to był błąd. Powinienem spamować tym healem bardziej. No dobra, trudno. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Dobra, wchodzimy bliżej. Przydałby się demon do przytankowania, bo tam jest za dużo snake priestów. Albo demon, albo jakieś, nie wiem, więcej oddziałów na przykład też byłoby spoko. Tutaj jest pięknie, tu jest pięknie. Tu jest jakiś oddział, także zobaczycie jeszcze sobie, jak tutaj te dwie wieże sobie poradzą z czymś takim. Bez żadnej armii. Co oni zrobią czemuś takiemu? Jest taki piękny dowód na to, że wieże w tej grze robią naprawdę dobrą robotę pod warunkiem, że są obsadzone jednostkami i otoczone murami. No to wtedy robią naprawdę świetną robotę. Tylko muszą być obstawione. Tyle. Porobieni. Też przede wszystkim to... Nie jestem pewien, teraz dopiero o tym pomyślałem, że kombat nie tylko zwiększa celność naszych wież, tak? Czy łuczników, czy jednostek, ale im więcej mamy kombata, tym mniejsze mają szanse na trafienie nas wrogowie. I jestem ciekaw, czy to działa też na budynek, na wieżę. To byłoby absurdalne, ale jeżeli to też tak działa, że nasza wieża mając kombata 28, czy to sprawia, że wrogie jednostki, które mają kombata, nie wiem, 10, to po prostu czy faktycznie niecelnie biją te wieże, jakoś nietrafnie. To byłoby naprawdę niesamowite, jakby się okazało, że to też tak działa. Głupie, ale no nic. O, mamy Lunariona. Czemu ja tak z tym żelazem nie wyrabiam? Przecież ja robię tylko tyle. To jest niewiele. To jest naprawdę niewiele. Czy jakim prawem? Ja mam tylko jedną kopalnię żelaza. No dobra. Niech będzie. Dobra, wy... Wy co? Wy idziecie tutaj. Ty nie wezwiesz demona za szybko. W ogóle możesz nie wezwać tego demona tak naprawdę. I kryształów też nie mam? Przecież ja tylko tutaj robię magów. Co się dzieje? A tu jeszcze są... Ale no, przecież to się długo robi i to nie zabiera dużo kryształów wcale. A. Dobra, easy. Przerżnąć się.
Jeszcze to mógłbym zrobić, ale już mi się nie chce. Bierzemy mida. Aha, dobra. Dobra, wieżo. Chodź. Chodź tu. Chodź tu. Pięknie. Heal, heal. Dobra. Tej wieży już nie chce mi się przejmować. Przydałaby mi się bardzo, ale nie chce mi się. Nie ma czasu, nie ma sensu już, bo ja to zrobię i... I koniec. Kończymy mapę. Kończymy odcinek, bo to długo już trwa. Za długo. Bo ta mapa nie jest jakaś mega ciężka. Mówię, jakbym grał wojownikiem, na przykład, nawet z 9 poziomem, jeżeli by to był wojownik i bym kupił te 10 punktów jeszcze za 30 koron, to bym po prostu wziął wszystkich trzech generałów, słonia do tego i z wojownikiem, tymi 5 jednostkami w sumie bym po prostu poszedł w jedną stronę, od razu na wroga bym go zniszczył i tyle. I miałbym wtedy spokój święty. Także wszyscy na agresję i wpierdziel. Jedynie co bym chciał ustawić was, żebyście tam leczyli. Nie, nie, nie tak, halo. No nie w tyłu. Wy też bijcie. Aha, ale Serpent's Eye, czyli że jest tutaj te właśnie te wężowe oko. Wężo ludzi. Wiedziałem, że jest tutaj. Teraz muszę tylko wrócić na statek. No dobrze. Heal. 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 No dobra. To co? Wracać się. Zarżnąć co można jeszcze. Ty mógłbyś tak naprawdę tutaj takie małe, fajne pierdyknięcie. Nawet dwa razy, bo masz manę na to. Oj, pięknie. O, tam jeszcze mnie wyrzynają. Niedobre węże. Dobra. Bierzemy, cofamy się. Cofamy się, idziemy do bazy. Czy zniszczyć bota? Kto chce zobaczyć, żeby zniszczyć? Nie wiadomo, nie dowiem się, bo to nie stream, to jest tylko odcinek. Wiecie, tak korci mnie, żeby jednego zniszczyć. Odcinek będzie dłuższy, ale chyba wam to nie przeszkadza. Jeżeli chcecie, to zakończcie sobie oglądanie już w tym momencie, bo ja bym po prostu się wrócił tu bohaterem i byłoby zwycięstwo, ale ja pójdę i sobie zaatakuję wroga jeszcze jednak, tak po namyśle. Tak myślę, po namyśle, że to zrobię. Powinienem jakieś gniazda zrobić. O, ten pan. A, to jest akurat dosyć kiepskie. Chyba, żeby to działało jak plaga chaosu, to byłoby dobre, ale... To jest tylko choroba. Słonie. Nie, nie chcę słoni. A, dobra. Easy. Zrobimy sobie bota. A, co tam? Może będzie tam jakiś smok, jakiś tytan, może będzie ciekawie. A, nie chcę mi się tego przejmować już. Idziemy do przodu. Razem z wami. To powinno zadziałać. Dobra, tutaj wyjdźmy. Wyjdźmy tędy. Spoko. Co on tam może mieć w bazie? Tak się zastanawiam, bo w sumie nie atakował mnie już dawno niczym groźnym. Więc gdzie on jest? Co on robi? Co on ma w bazie? Trochę się boję, że ja do niego podejdę, a tam będzie smok jakiś bagienny. Powinienem mieć czerwonego maga na tym etapie. Ale dobra, trudno. Bez maga się zrobi też. Brakuje mi... Okej. Pięknie. Biali magowie niestety... Dziadowsko biją, ale... Może ja to zniszczę po prostu zamiast to przejmować. Przyda się trochę żelaza. Dobra. Nigdy nie leczy ten, co trzeba, nie? A jeszcze heal zwykły musi pójść. Dobra. Starczy ci. Sejwik. Do przodu. Zniszczymy go i zobaczymy. O, demon akurat. Coś tam jest, ale... Nie za wiele. Jeszcze jakiś heal. Dobra. Bohaterka... Dobra, da radę. Nie powinna umrzeć. Wami tutaj... Przestanę wami się produkować.
Jak będą mi ginęli jednostki, to ja chcę tam demona zrobić. Powinienem tak naprawdę po prostu zbudować coś. I tyle. Oj, to może być groźne. Może być bardzo groźne. Cofać, cofać, cofać. Musimy to zrobić ostrożniej. Są pterodaktyle. Nie jest ich aż tak wielu. I szczerze, na tym etapie to powinien już mieć ich albo z 3 razy więcej, albo mnie już nimi zaatakować nawet. Tak szczerze. Nie wiem, co on tutaj odwala, że jeszcze ich nie ma. Dwa budynki do smoków są trzeciego poziomu. Nie ma żadnego smoka jeszcze. Demon. Oj, to był zły moment na demona, ponieważ te pterodaktyle mi go mogą porobić. A ja właśnie. To był bardzo zły moment na demona. Pterodaktyle są najgroźniejszą drugopoziomową jednostką latającą w grze. Najsilniejszą. Jeszcze mają buffy. OP, mają plus 10, plus 20, plus 30 do obrażeń. Także pod tym względem naprawdę wymiatają. Mają 75 punktów obrażeń. Naprawdę jeden taki może nawet smoka wysolować, jeżeli mu tylko kryt dobrze wejdzie. Z tymi białymi magami można to naprawdę fajnie, łatwo zrobić. Leczenie, uzdrowienie. Świetnie sobie tutaj radzimy. Dobra, to co? Będziemy pomału przejmowali te kopalnie jego. Przejmujemy kontrolę nad tym ścierwem. Dobra. Słuchajcie, panowie, leczymy was, uzdrawiamy, dajecie się na ramparcik, idąc w tę stronę, wszyscy. Ty to przejmujesz, ty też na rampart i was na rampart za wyjątkiem bohatera. Def, nie cowardly def. I ty też def, osłaniając ją, trawże. Dobra. Przejmuj, ja tam jeszcze sobie ogarnę. Chyba nie przerwę ci przejmowania, co? Nie jestem za daleko? Jestem za daleko, to przepraszam. A to moment. To jeżeli ci już przerwałem, to bohaterką może ogarnę, no, pięknie. No dawaj, halabardniku, pokonasz tego, zdobędziesz poziom, wyleczysz się, jeszcze triceratopsa zrobisz. Zrobisz, masz 20 kombata. Stary, ile on ma? 15. Kryt, dawać. Razem. Pięknie, wy to jesteście. Pięknie, ten co ma najwięcej HP tam kuje i zginął sobie od razu na hita. To było dobre. Było ciekawe. To bierzemy. Tutaj te dwie bierzemy. Dobra, porobieni. Wami też na rampant. Więcej was mogę robić tak naprawdę. Tutaj to się cały czas ma robić, tutaj to. Tutaj nic nie chcę. Tutaj was. Jeszcze jedna biblioteka. I was. Tutaj drugi poziom. Może jednak jakieś słonie. Na tym etapie to nic mi już nie jest potrzebne. Tak naprawdę. Uhu. Jakie kryty. Aj, nie dał rady. Nie dał rady. Ty to dobijesz. Ja w ciebie wierzę. Przyspieszymy tempo gry. Bo czerwony jest już pokonany, tylko tam gdzieś coś, a tutaj coś próbuje. Pajac jeden.
Dobra. To co? Jest demon, nie ma demona. Tutaj jeszcze jakaś wieża. Wami można by tu. Przejmujemy kontrolę. Tobą bym wyszedł. Tak naprawdę wami wszystkimi bym wyszedł. I bym obstawiał wami tego krasnoludka. I on leci tu przejąć. Przejmuje to, przejmuje. Przejmuje, powiedziałem, to. Tamto zniszczone. Dobra, ty stary, to przejmij. Jesteś blisko. To przejmij. I tyle na ten moment. To tam lecisz. A tam? Zniszczcie to. Przydałby się biały mag w towarzystwie, ale dobra, nieważne. Damy radę. Piąta era. Ostatnie ulepszenie do kombata dla pikinierów i halabardników. Mega OP. Swoją drogą. Mogliby w sumie trochę zmienić tego buffa. Ale dobra, też jest ok. Powinni zmienić buffa do biegaczy u krasnoludów, żeby nie dawało to tylko szybkości, tylko żeby dawało szybkości kombat, ale za to mniej. Albo żeby było droższe. Co to ma znaczyć, że on tu się tak rozwijać zaczął? Zejdźcie. Albo dobra, strzelajcie, bo z górki macie większe obrażenia. Dobra, o, pięknie, zrezygnował. A zielony jest pokonany? Bo ja teraz czerwonego pokonałem, a nawet nie wiem, czy zielony jest rozwalony do końca, bo tak naprawdę to... Cholera wie! Chyba tak. Your troops are under attack, tutaj. To jeszcze to. Zabijcie to. Zabijcie. Ramparcik, lecicie. Ja chcę zobaczyć, wiecie, że zielony też jest pokonany. Ja chcę zrobić 100% tej mapy, 100%. Już tak jakoś się... Już? Czy jeszcze coś? Czy jeszcze jest gdzieś jakieś zielone ścierwo triceratopsowe? Wy, odkryjcie mi ten teren. Gdzieś tu nie ma. To czemu jeszcze? Jeszcze nie jest to zrobione. W sensie, czemu nie ma zielony jest pokonany? Bo ja wiem, że by wygrać, to trzeba koniecznie bohaterką się tam wrócić na statek, ale... Ale gdzie... Gdzie jest zielony? Powinien być napis, że zielony został pokonany. Has been vanquished, to nie jest coś takiego. Albo defeated, co bardziej. Gdzie to... Co to... Czy jestem ślepy, czy... Czy może było już to zwycięstwo, ale przegapiłem? Nie wiem. Myślę się zwycięstwo. Zielony został pokonany. Nie wiem, nic nie ma, bo zielony to był tylko w obrębie tego środka mapy i oni wszyscy mieli na postawie obronnej. Da się tak zbagować, że nawet jednostki na postawie obronnej mogą zmienić swoją pozycję. Ale nie aż tak, żeby wyszli, nie wiem, stąd na tutaj, na koniec jakoś, gdzie jest nieodkryte. Zresztą tu jest woda, tutaj nic nie ma. Nie mogli tam przejść. Tutaj nie ma... No nie, no nie wiem, no... Coś... Czegoś mi tu brakuje, nie wiem. Nie wiem. Nieważne. Koniec. Jeszcze krasnoludek może przejmie? Przejmiesz, prawda? Nie przejmiesz, dobra, nie chcę mi się czekać już, naprawdę. Zdobyłem 9 poziomów i znalazłem to oko węża. Jak to wygląda? Jak widzicie, bohater zielonego miał 29 level, to był ten zabójca. Czerwony, ten, który się budował, to miał 11. Więc okej. Ja dużo więcej surowców najwidoczniej wydobyłem i wydałem. Nie wiem jakim cudem, biorąc pod uwagę to, przez jak długi czas czerwony miał kontrolę nad mapą całą.
Nie wiem, jak on to zrobił, że tak. Niby very hard, a naprawdę czułem się, jakbym walczył z maksymalnie księciem Max. Nawet może nie, jak z Lordem może. Chociaż no troszeczkę tam stresu mi w pewnym momencie narobił, ale no ani jednego smoka nie zrobił tytanów, nie było w ogóle, nie było ataku pterodaktyli. Nie było nic tak naprawdę, co by mnie zaskoczyło. A, ja miałem w inteligencję już iść, dlatego że za 10 poziomów jak wejdę w alchemię, to ja nie będę miał w ogóle żadnych szans praktycznie na rzucenie tych zaklęć, bo ja mam jeszcze artefakty, które mi zmniejszają szanse na rzucenie tych zaklęć, więc od tego momentu cały czas już lecimy w inteligencję, chociaż charyzmy mi będzie brakowało, a inteligencja na ten moment jest mi kompletnie bezużyteń, niepotrzebna. Więc może jednak charyzmę nadal, nie wiem. Nie wiem. Bo to jest ten, bo to chodzi o to, że ja wbijam 20 i tej alchemii będę miał od razu 10. I nie będę mógł prawie w ogóle tych zaklęć rzucać, więc myślę, że już teraz zacznę w tę inteligencję pakować. I tutaj nic, trade'a nie chcę. Nie chcę trade'a. To jest za słabe. Za dużo punktów trzeba w to dać, żeby to działało. Gdybym dał teraz wszystkie punkty, 10, 68... 9 punktów. To jest 20%. 20 punktów musiałbym w to dać, żeby to dojść do maksa i żeby to miało sens, bo inaczej to by nie miało. No, 20 punktów za dużo. Ja wolę dać 10 punktów w alchemię, 10 w iluzję i całą resztę w elfa będę prawdopodobnie dawał. To mi się wydaje. No. Także tyle. Przyzywasz wraca. Lunariona zamiast Krasnoluda sobie wezmę, tak szczerze. Tak mi się wydaje, bo on jest szybszy, on strzela i jest bardziej przydatny. Krasnolud jest OP, ale jest za wolny. Trzeba go wyekspić najpierw, żeby był sensowny, a trzeba to zrobić tak naprawdę grając z jakimś giermkiem na dużej ilości kopalni, na veryfaście. Albo na tej mapie do expienia mógłbym to zrobić w sumie, ale nie będę grał tym bohaterem z kampanii na single playerze ani razu. On jest tylko i wyłącznie do kampanii. Także, mam nadzieję, że was nie zanudziłem tym dosyć długim odcinkiem, w którym tak naprawdę się za wiele nie działo, ale no wiadomo, niektóre, czasami taki odcinek się może zdarzyć. Sprawdźmy, co robi to oko jeszcze, zanim skończymy odcineczek. Nie to, przepraszam. Bonusy. Plus 2 do wizji, do zasięgu odkrywania dla moich jednostek wszystkich. To jest bardzo przydatny buff. Nie jest to coś, co bym chciał. Wolałbym, nie wiem, cokolwiek innego, jakieś morale czy coś tak naprawdę, ale to też jest dobre. Więc tyle. Dziękuję za uwagę. Ja byłem Skowron 5. To był odcinek 4 już z serii World of Battlecry 3 Kampania. I zapraszam do innych odcinków, do innych serii na moim kanale. Pozdrawiam.